Zaczynamy! Christmas time, dzień szósty! Yeah! Dzisiaj mamy Mikołajki i my też wyglądamy jak pomocnice Świętego Mikołaja. Nawet ty masz taki napis na swojej cudownej bluzce. Ja założyłam czerwoną sukienkę, tym razem inną niż ostatnio. Oliwia się nie może doczekać, żeby otworzyć kalendarze adwentowe. A wy, drodzy widzowie, teraz klikajcie na mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Czy już wiesz, gdzie jest szósteczka? Tak. W miejscu bałwanka. To Oliwia próbuje się do niego dostać. O! Możecie nam, drodzy widzowie, napisać, czy dostaliście coś na Mikołajki, czy też nie. Coś dobrego. Wow, wow, coś większego. Ej, nie znam tej czekoladki. Ja też cokolwiek nie. To jest. Czekaj, nie, w tą stronę. Pokazywałam chyba do góry nogami. Zaraz ją otworzymy i przekonamy się, czy jest dobra, bo jeżeli jest dobra, to kupimy sobie taką w sklepie. W wersji większej, takiej już normalnej. Jak tam u ciebie, kochanie? Wszystko dobrze. No to ja się bardzo cieszę. Jakie śliczne! To też wygląda trochę jak taki bałwanek. No nic, spróbujemy. Hej. Śniadek jest czekoladowy. Takie średnie, według mnie. Zaraz powiemy wam, co na to, Oliwia. Co o tym sądzisz, kochana? Good? I teraz gwóźdź programu, czyli przechodzimy do kalendarza adwentowego pusinowego. Czeka cię quiz. Musisz wymienić cztery ozdoby choinkowe. Lampki, bombki, gwiazdka. I co? Co jeszcze może być? Na przykład szyszki. Szyszki. Jest, mamy to. A po drugiej stronie masz zadanko na dzisiaj, musisz ubrać choinkę. Cieszysz się? Oliwia kocha ubierać choinkę, zresztą nie ma co się dziwić, jak ja byłam dzieckiem, to też nigdy nie mogłam się doczekać. Prezencik zaraz dostaniesz, tylko chciałam wyjaśnić naszym widzom, bo dwa dni temu widzieliście challenge, jak, co my wtedy musiałyśmy zrobić? Która z nas więcej powiesi bombek w ciągu 2 minut, ta wygrywa. I wtedy widzieliście, że mamy choinkę, ale nie udało nam się jej ubrać, bo wtedy było bardzo późno. Wczoraj też nam brakło czasu, więc dzisiaj się zabierzemy dopiero za ubieranie choinki. I poza tym też jest taki klimat dzisiaj fajny, mikołajkowy, więc myślę, że idealnie będzie. Prezencik już ci daję. Proszę nie włączać tego, bo będzie nam tutaj grało. Prezent jest ukryty tam, gdzie trzymasz swoje ubrania. Co? Co to? Tak? Od razu wiedziałaś, że trzeba tutaj szukać. Świetnie. I ukryło się takie oto pudełeczko. Zobaczcie, tutaj pusiny coś zajadają. Już wiesz, co to jest? To, co było tam na tym obrazku, czyli taki pucharek, takie naczynie na lody, na inne pyszności, deserki. Mam nadzieję, że będziesz mi go pożyczała i zobaczmy go na żywo. Musimy go wyjąć. Jest cały, nie potukł się. Nie potukł się, uff. Wygląda on w ten oto sposób. Pomożesz mi zdjąć tą reklamówkę? Udało się. O, jaki śliczny. Wow, nie jest może za duży, ale chyba wystarczający. Ale wiesz co, będziesz mogła z niego również pić, na przykład szampana, piccolo, jak będziesz miała urodziny, a tak w ogóle zbliżają się moje urodziny. Są już za 3 dni, więc wiesz. No tak, zapomniałaś o moich urodzinach? Nie. Nie gadaj, że zapomniałaś. Ciekawe, czy tata pamięta. Nie mam nawet prezentu dla ciebie. Jeszcze masz 3 dni, więc zdążysz coś narysować. I szkoda, że nie udało mi się dorwać takiego drugiego kieliszka. Niestety był tylko jeden, więc zamówiłam ten. Tak bym wzięła 2, żeby było też i dla mnie. Proszę nie rozwalać pudełka. Pudełko może nam się, kochana, jeszcze przydać. Chyba zapomniałaś jeszcze o jednej rzeczy. Nie tylko o moich urodzinach, ale o tym, że dzisiaj są Mikołajki i trzeba sprawdzić, czy coś jest w twoich butach. Wczoraj zostawiłaś przekąski dla Mikołaja. Talerzyk jest pusty, marchewek nie ma. Mleczka też nie ma, kubeczek jest pusty. No to teraz zaglądamy do twoich butów i przekonajmy się, co tam jest w środku. Jakiś złoty papier. Jakbyś mogła, to chodź tutaj do mnie bliżej. Oliwia rozrywa papier. I śliczne, małe, różowe pudełeczko jest w środku. Pusinowa zawieszka. Tak, jest pusinowa zawieszka. Czyli są kolczyki. Ja muszę pokazać to widzom. Aparacie, pokaż to dobrze. Te pusiny trzymają serducha. I tutaj jest identyczny taki pusin. Myślę, że go zawiesimy na łańcuszek srebrny. I pewnie będziesz nosić. Mierzymy, czy nie?
Cieszysz się? A co ci się bardziej podoba? Biżuteria puszynowa czy ten oto kielich? Nie wiesz? Ja też bym nie wiedziała, co wybrać. Tylko uważaj, bo to jest szklane, więc jak upuścisz, to się potucze i będziemy musiały sklejać. Jakbyś mogła, to przybliż się tutaj do mnie. Ja chyba zapalę jeszcze światło, bo się robi coraz ciemniej. I zobaczcie, jak to wygląda na uchu. Co ty o tym sądzisz? Tu jest naszyjnik. Jest ładnie? Będziesz nosiła? Będę. Przepięknie wyglądają na twoich uszkach. Bo wiesz, jakby ci się nie podobały, to ja chętnie mogę je sobie wziąć. Albo będę pożyczała od ciebie, bo są prześliczne. I według mnie to jest najładniejszy prezent z tych wszystkich pusinowych, które do tej pory dostawałaś na przykład w kalendarzu adwentowym. Super pomysł na prezent. Dziękujemy, Święty Mikołaju. Jestem ciekawa, czy to wymyślił Święty Mikołaj, czy jego elfy. Ten pomysł dla ciebie. Słucham ciebie. Jeszcze siódemkę otworzyła. Żebyś chciała siódemkę otworzyć? No niestety siódemeczka dopiero jutro, ale korci cię, bo to okienko jest tutaj, gdzie Święty Mikołaj. I ja też bym chciała otworzyć nawet cały ten kalendarz adwentowy pusinowy, ale niestety musisz uzbroić się w cierpliwość. Tak to jest. Do jutra już nie tak daleko. Jeszcze daleko. Jeszcze tylko nie wiem ile godzin. Kilka godzin. Weźmy do pudełka, a tutaj... Od razu się bombeczka świeci. Słuchajcie, otworzyłyśmy to pudełko. To jest z myszką mini. Jak chcesz, to sobie możesz wziąć do swojego pokoju. Widzę, że gdzieś zgubiłaś czapeczkę mikołajową. A jeżeli słyszycie te hałasy w tle, to tata sobie robi kawę. Tak. I tak właśnie słychać kawiarki. Nasz ekspres. Do kawy. No dobrze, jak możecie zauważyć, u nas ozdoby są czerwono-złote. Jestem strasznie ciekawa, jak u was wyglądają choinki. Możecie nam się pochwalić w komentarzach, czy po prostu macie miszmasz kolorów, przeróżne bombki, czy na przykład wieszacie o jednym kolorze bombeczki. A co dać? Teraz się zastanawiamy z Oliwią, co zrobić z tą gwiazdką. Oliwia mówi, że potrzebuje ją do zerówki na jakiś występ. Ale co wy będziecie robili z tymi gwiazdkami? Na jasełka. Ale potrzebujesz dużą czy małą gwiazdeczkę? Taką. I co, będziesz ją trzymać? Nie wiesz, co będziecie z nią robić, czy wiesz? Wiemy. Wszyscy już wiedzą. A powiesz mi? Bo jestem ciekawa. A to musi być ta gwiazdeczka? Bo ja ją chciałam powiesić tutaj na czubku. A wiecie co? U nas jest też taka tradycja w domu, że Oliwia co roku wiesza czubek z tatą. O, właśnie mi gwiazdka upadła i u nas jest to gwiazdeczka. Więc myślę, że tata na sam koniec nam pomoże ją tam zawiesić. Nie, to była ta? Nie, inna to była. Mieliśmy taką inną, zaraz ją znajdziemy. Tato, słyszysz nas? Słyszę. Czy pomożesz nam zawiesić potem u góry gwiazdeczkę? Pomogę, oczywiście, że pomogę. No to super. Tata tylko ma... przypominam, że choinkę ubieramy z każdej strony, a nie z tej strony, co widać, więc trzeba niech sobie wysunąć, Oliwia na razie. Wysunąć trochę ją trzeba od ten, jeżeli chcecie ubierać. No to wysuń nam ją do przodu, tato. Pomóż nam, jak można możesz. Powiesić. Możesz sobie powiesić jedną i drugą, bo tych gwiazdek chyba mamy trzy, zresztą ja nie wiem, ile my mamy tych gwiazdek. Ja już nie pamiętam. Dwie. Mam teraz do was bardzo trudne pytanie. Kto chce odpowiedzieć na nie jako pierwszy? Mogę ja. Za co lubisz święta? Przychodzi Mikołaj. I tylko za to? A nie za to, że na przykład to jest taki rodzinny czas? No dobra, teraz zapytamy tatę. Tato, a ty za co lubisz święta? Za zupę grzybową. Za zupę grzybową. Tata już myśli o jedzeniu. Tata dopiero wrócił z pracy i jest bardzo głodny. Nie, jeszcze idę pracować, biorę laptopa. Więc zaraz ci ugrzeję też obiadek. Dzisiaj mamy na obiad kluski parowe z sosem. Lubisz kluski? Nie kluski parowe, kluski śląskie, przepraszam. Lubisz kluski śląskie? No nie gadaj, Oliwia je bez sosu. Także za jakieś 10 minut będzie jedzonko. Czekaj, to trzeba wysunąć, bo tutaj się nie zmieścimy. Potem oczywiście z tatą wyniesiemy te pudła do piwnicy. Oliwia się wspomaga krzesłem. Świetny pomysł, tylko mi nie spadnij, bo ja się obawiam, że zlecisz. Oby tak nie było, chociaż Oliwia to jest taki kot, który zawsze spada na cztery łapy, więc myślę, że będzie ok, ale ci się od czapki mikołajowej ugniotły włosy, ale to nic, super sobie radzisz. Dasz mi te mniejsze? Mniejsze bombeczki, takie malutkie? Takie, to poczekaj. Takie. Złote czy czerwone, czy obojętne? Obojętne. Ok, to przejdę.
Tak, wspólnymi siłami ubierzemy tą choinkę. Niestety tata z nami chyba nie będzie ubierał tej choinki. O, tata krzyczy, że nam pomoże, ale trochę później. Nie wiem, czy później zostaną jeszcze jakieś bombki do powieszenia. Chociaż wydaje mi się, że w tamtym roku to my same wieszałyśmy bombki, nie? Nie, z tatą. Tata chyba nie miał czasu wtedy. Miał. Nie wiem, ja już tego nie pamiętam. Tato, jak to było rok temu? Wydaje mi się, że pomagała, ale mogę się mylić. Nieważne zresztą. Nie mylisz się. Czyli ja się mylę? Tak. Mamy teraz małą przerwę w dekorowaniu choinki. Czas coś zjeść. Buraczki i kluski, o których wam mówiłam. Zobaczcie, co tata Bibi zawiesił na uszy. Dodatkowe kolczyki. Nie dosyć, że masz pusinę, to jeszcze czerwone bombki. Chodź, ja ci to zdejmę. Teraz już całą rodziną ubieramy choinkę. Nawet tata się zaangażował, tak, nasz Grinch. Pomaga. Tato, lubisz ubierać choinkę, czy nie? Średnio. Oli... Najbardziej lubię, jak już jest ubrana. Tak, i wtedy jest taki klimat, a Oliwia najbardziej lubi wieszać takie ozdoby, takiego typu. No nie dziwię się, bo są cudne. Myślisz, że znajdzie się jeszcze jeden pierniczek? Nie. Bo tobie się najbardziej podobają pierniczki? Chyba już nie ma. No nic. Poszperajmy. Jest dzwoneczek, który wyleciał z opakowania. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Działa. Z tej strony jest z napisem Karolina, a z drugiej Wesołych Świąt. To z której strony go wieszamy? Karolina czy Wesołych Świąt? Wesołych Świąt. A czemu nie Karolina? Bo to nie tylko twoje. Święto, mamo. No ja wiem, że nie tylko moje, ale ja ten dzwoneczek dostałam kiedyś od babci i on co roku jest na naszej choince. Jak znajdę w sklepie takie dzwoneczki z waszymi imionami, to wam kupię, okej? Okay? Z moim imieniem nie znajdziesz. Znajdę. Nie znajdziesz. Tata mówi, że nie znajdziemy dzwoneczka z jego imieniem. Wszystko jest możliwe, szczególnie w święta. W święta dzieje się magia. Cześć pierniczku. Ja proponuję wyprać te wszystkie pluszaki i poduszkę tu gdzieś miałam, jeszcze jedną taką czerwoną, nie wiem gdzie ona jest, chyba gdzieś tam. I ją też wrzucimy do prania. Po roku czasu przyda się odświeżenie tych rzeczy. Wstępnie nasza choinka prezentuje się w ten oto sposób. Dajcie nam znać, czy wam się podoba, czy nie. Jak wiadomo, każdy ma inny gust, więc jak napiszecie, że wam się nie podoba, to spoko, nie będziemy się na was obrażać. Kochani, bierzemy się za otwieranie paczuszki od widza albo od widzki. Jest ona taka malutka, płaska. Zobaczymy, co jest w środku. A wy, drodzy widzowie, jeżeli byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha i taką paczkę odpakujemy na odcinku. Oliwia dorwała taką spinkę. To jest króliczek. Kotki są najważniejsze. Kotek, który stracił oko, ale to nic. I to jest taki gniotek. Glutek, czy nie wiem, jak to się nazywa. Jest wachlarz. Chodź do mnie tu bliżej, chodź, chodź, żeby cię było widać. Tak, i tęczowe, śliczne, kolorowe. Oliwia też czasami tworzy wachlarze. Mamy również bransoletkę różową. Coś się do niej przyczepiło. Jest przepiękna. A czemu ty wysypałaś to na mnie? Ja nie wiem. Za karę będziesz to sprzątać? Nie. A kto będzie to sprzątał? No i słuchajcie, mamy listę youtuberów. I zgadnij, kto za pierwszym miejscu. Nie podglądaj, nie podglądaj. Wiem. Zaskocz nas. Oliwia. Nie, bo Mufinka. Dobra, żartowałam. Oliwia i mama, miałaś rację. Na drugim miejscu jest Mufina. Znasz Mufinę? Tak. Ma swoje dwa kanały. Mufinka gra i normalny Mufinka. Ja bardzo rzadko włączę sobie odcinek Mufinki. Naprawdę bardzo rzadko. Trójeczka to jest Darliwka. Kojarzysz Darliwkę? Tak. Super dziewczyny. I też tam jest dziewczynka o imieniu Oliwia. Czwóreczka, hejka Tulenka. Piąteczka, Ami. Znasz Ami? A szósteczka, Sara i Wiktor. Ja to nie mam czasu, żeby oglądać innych youtuberów, ale jest nam przeokropnie miło, że jesteśmy u ciebie na pierwszym miejscu. Co my tutaj jeszcze mamy, słuchajcie? Mamy Happy Halloween, czyli... O, i to jest Pushy. Pushy, no tak, niedawno temu było Halloween. W ogóle tak czas szybko leci, wiecie? Już mamy grudzień, vlogmas, już minął prawie tydzień vlogmasów. A dokładnie jutro będzie tydzień. Taki rysuneczek, który
O, jeszcze z tyłu jest. Będziesz sobie mogła pokolorować. Przepraszam, bo chyba cię niechcący dotknęłam w czoło. Oliwia i mama, pokoloruj, Oliwio! Uhuhu, to są nasze portrety! Wow, ktoś się napracował! Ale gdzie jest list? Nie ma listu? Jeszcze jest wysyp na Oliwie. A nie było wysyp na mamę? I tak na mnie wysypałaś. Poczekaj. Oliwia coś kombinuje. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Jakbyś mogła troszeczkę niżej tutaj się pokazać do kamery. Ta-dum! Jest! Nie mówcie, że nie ma listu. Jeszcze tutaj zerknę. Nie ma, czyli co? Nie wiemy, od kogo to jest. Tutaj jest wysyp na mamę. Aha, tu są jakieś karteczki włożone. A skąd masz te karteczki? Dostałam od koleżanki. Aha, i kazała ci wysypać na mamę? Robiłam wysyp na mamę. Ja tu jeszcze przeglądam wszystko i wiecie co, naprawdę nie wiem od kogo to jest. Myślałam, że coś ominęłam, ale nie. No trudno, kochana, serdecznie ci dziękujemy za tą paczkę. Jest nam strasznie miło, że do nas to wszystko wysłałaś. Możesz nam napisać komentarz albo wiadomość prywatną, jak masz na imię, ile masz lat, skąd jesteś. Bo jesteśmy bardzo tego ciekawe. Serdecznie ci dziękujemy. Buziaczki ci wysyłamy, serducha ci robimy. Mamy najlepszych widzów na świecie. I skoro dzisiaj są Mikołajki, to ja mam taką propozycję, żeby nie pozdrawiać 5 osób, tylko pozdrówmy wszystkich naszych widzów. Co ty na to? Okay. Także dla naszych kochanych widzów lecą buziaczki. Jesteście wspaniali, pozdrawiamy was wszystkich i dziękujemy, że z nami tutaj jesteście na naszym kanale. A wiesz co? Zrobiłam naszym puszynkom. Oliwia coś kombinuje. Opaski. Ej, a możemy byśmy je powiesili na choince? Damy tu im takie niteczki i mogą sobie wisieć. Byłyby idealne. Te pusiny mi przypominają żelki Haribo. Co na nie spojrzę, to widzę po prostu taki żelek. Chociaż ja na nie mówię chomiki. To też prawda. Dziękujemy, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. Pa, pa, całusy 102. Pa! Czy wy widzicie, co tutaj się dzieje? Ktoś mnie przewrócił. A jak to było? Była taka piosenka. Pokonałem byka, la 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 la. Ty też mnie trochę pokonałaś. Sprzątamy, ogarniamy. A i znowu to samo. Rozbijemy się. Buziaczek, kocham cię bardzo. A ty mnie kochasz? Tak. No, mam nadzieję.